Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Jedziemy! Dzień dobry! Hej, hej! Tak było, pytaliśmy was ostatnio na Spotify, o czym zrobić kolejny odcinek i w kilku odpowiedziach przewijał się temat średniowiecznej medycyny. Właśnie, jeśli nam coś dolega, to idziemy do lekarza, prawda? Mądre. Jednak medycyna, jaką znamy teraz, dawniej była inna. Jak w zasadzie wszystko. Tak, można nawet powiedzieć, że kiedyś na świecie albo w historii naszej świata ludzkości to były takie czasy, kiedy leczenie trudno było nazwać medycyną. Mm-hmm. Mogłeś nazwać Jessica. Aha. Dobra. Ale nie medycyną. Ja to inaczej powiem. To było coś z pogranicza morderstwa. Tak. I metod powodujących teraz u nas intensywne żygnie. Popularne dla przyjaciół wymioty, dokładnie tak, to tak, było to. Tak. Medycyna to jest generalnie z łacińskiego medicina, czyli sztuka lekarska. Medi, leczyć, cina, sztuka. Zresztą no, nie wiem, tak kombinuję. A kiedyś to była sztuka, ale nie lekarska. Czyli nie. W skrócie, o czym będzie ten odcinek tak było? Amputacje, trepanacje czaszki na żywca, picie krwi zmarłych, wyrywanie hemoroidów paznokciami. Były to więc kiedyś trudne czasy, tak. A przed ludźmi te czasy stawiały trudne wyzwania, więc jeśli teraz jecie, to lepiej odłóżcie, wynieście na potem tam kotleciki. Więc słuchajcie, no nie może dziwić, że średnia długość życia to była wtedy jakieś okolica 30. Maksymalnie, tak. Trochę ją oczywiście zawyżali ci, którzy nie przyznawali się do chorób, bo woleli umrzeć w spokoju. Dobrze, nieco później. Skoro mówimy o historii medycyny, zacznijmy od tego, że wtedy, w dawnym czasie, leczenie było chore. Tak. Śmieszne. Bardzo popularną, taką powszechną metodą stosowaną przez lekarzy, medyków, było leczenie moczem. Tak. Psiku psik. Niech mocz będzie z wami. Śmieszne. Prawda? Jakby nie wprost mówili medycy. A więc masz problemy skórne? Można było obłożyć chore miejsca wilczą skórą. Można było. Można, była taka ale opcja. Nie każdego było na nią stać. Na wilczą skórę. Tak, więc stosowano coś jak, nie wiem, tani przeszczep włosów w Turcji, czyli tańszy, prawda? Coś tańszego. Mocz. Bogaty się okładał wilczą skórą, a młody, a znaczy ubogi psikunkiem. Ale psikunkiem. To jest fajne, słuchajcie, bo to tak. Tego masz pod dostatkiem. Mówisz o moczu. Jak ci się kończy recepta, to sobie dorobisz sam. Jak nie możesz, poprosisz kolegę. Możliwości są nieograniczone. Czyli w dawnych czasach oblewałaś sobie albo oblewałeś chore miejsce psikunkiem, prawda? Popularnym moczem, a na przykład zajmujący się leczeniem, popularny medyk mówił wtedy: ty, olej tę chorobę. Olej to chore miejsce. Stąd się wzięły nazwiska niektórych lekarzy, prawda? Od przodków. Nie? Tak? No bo tak nazywano od czynności, które wykonujesz. Moczydłowski, sikarski, moczarski, lejek, czy po angielsku siur. Co oznacza tak. Te mikrofony to są siury. Przypadek? No. Nie sądzę. Ja mam tutaj cytat. Naliszaja na skórze głowy przypisywano mycie włosów w moczu jakiegoś chłopca. A co chłopca? Co to jest za dyskryminacja? Dlaczego chłopca? Znaczy nie wiem, może panowie myli moczem chłopca, a panie moczem dziewczynki. No. Nie będziemy oceniać, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Nie, to są zapisy historyczne. Bo właśnie ale mocz to jest taki męski, a dziewczynki chyba robią psiku, jednak wydaje mi się. Ale oczywiście na wiele dolegliwości można było stosować też mocz wewnętrznie. Czyli tak zwane picie moczu. Tak, i właśnie stąd się wziął, z tamtego czasu pochodzi taki toast na zdrowie. Tak. To był pity właśnie piwem, ale nie tylko. No i wiadomo, to tak samo, jak byłeś biedny, piłeś mocz swój albo polskich marek. Mocz polskich marek. Typu Siurex, typu Urynex, nie wiem, Siuś Farm. A jak cię było stać, to piłeś mocz zagraniczny. I to wtedy w aptece cię pytali. Bayer mocz na przykład. Aha, taki Pisiurex. W średniowiecznej Polsce w ogóle, słuchajcie, głównym jakby takim ośrodkiem leczenia moczem. W Polsce, na ziemiach polskich była pszczyna. O. Albo to też w tamtych czasach nazwa inaczej wymawiano Szczyna Zdrój. Szczyna Zdrój. Jeżdżyło. Tak. Ale dokumenty o tym zaginęły. Tak. Stąd zostały tylko nazwy, z czego możemy wykoncypować, że mamy rację. A jak tak wykoncypujemy, no to trudno się z nami nie zgodzić. Więc uwaga, więc tak. Jedni się moczem nacierali. Inni mocz pili, a jeszcze inni, a konkretnie ja się przygotowałem do tego odcinka, tak. Na przykład mnich Mikołaj z zakonu braci kaznodziejów, to jest postać historyczna, on wieszał nad chorymi woreczki z moczem i tak uzdrawiał. I tu mam cytat z historycznych dokumentów: jedni doznawali uzdrowienia, a inni nie. Ale to jest luksusowa sytuacja.
ta zaproponowana przez mnicha Mikołaja. Dla medyka. To czekaj, bo rano wstajesz i nie musisz biec do łazienki robić siku. Bo już masz. Bo już masz zrobione. Tak. Ci wisi elegancko, przestudzone. Kurczę, świetna historia. Terapię moczową mamy wyczerpaną. Teraz zajmijmy się inną z metod leczenia chorób skórnych. Znaczy, no, słuchajcie, nie bójmy się tego słowa, to teraz tą, którą się teraz zajmiemy, to była metoda gówniana. Tak. Mocno gówniana nawet. Niektórzy medycy, i to jest też, to są fakty historyczne, przepisywali na problemy skórne nacieranie odchodami. To są fakty historyczne i autentyczne, które się wydarzyły naprawdę i miały miejsce w rzeczywistości. Ja to już kiedyś mówiłem a propos tej gównianej terapii, że tu w tym przypadku leki dermatologiczne, to każdy musiał sobie załatwić na własną rękę. Ty idziesz dzisiaj na króla żartu. Król żartu tego odcinka. Słuchajcie, dobrze, przejdźmy, zachowajmy powagi trochę. Bo ja tu mam cytat z niejakiego Marcina z Urzędowa, również postać historyczna. To był polski botanik, lekarz, zielarz. On na przykład nie należał do szkoły nacierania gównem sauté. Raczej sugerował, i to jest autentyk, przykładanie koziego gnoju utłuczonego z winem lub octem winnym. A czyli gówno przechodziło przez moździerz? To tak, nie jest takie, tak, że to, hop, siup, nie, nie. Ale nie, bo to to podbijało smak nawet najgorszego wina. Tak. A czyli kupowali kadarkę takiego sierściucha, tak? Mhm. Troszkę dodawali bobków i jeden sommelier rozpoznawał po smaku i mówił: o, dobry rocznik, to jest... Chateau Cozo. Tak, kosztował. Bardzo dobre nasłonecznienie kozy. Koza pasła się na południowych stokach Nowosądecczyzny, mówił. Albo próbował mi. Merlot. To był żart odcinka. Możesz jeszcze raz, bo to dobre? Merlot. Ja podejrzewam, że po prostu wtedy ta gangrena przestawała być problemem. Problemem zaczynało być po prostu samo leczenie. Czekaj, ale to zostawmy na chwilę, bo mnie zastanawia co innego. Jak ten medyk, Marcin z Urzędowa, jak on wpadł na to w tym XVI wieku na taki smakołyk? Mówi co? Bo skosztował, nie? Tam... No niedobre, bebe, tfu, kozie gówno. A może by to tak zmieszać z winem, nie? Nagle to... Jak to było? Jeszcze tak umieszać. Umieszać, no. Albo przez przypadek wpadły mu do wina kozie bobki. Mogło tak być. Przechodził obok koza, to ciach i ma w szklance. I mówi tak, szkoda wina. No. Spróbował, tak wymieszał. Dalej niedobre. Znaczy, z wierzchu jeszcze. Tak. Ale im bliżej dna... No. Tym bardziej capiło kozim tyłkiem. Bo te bobki jako ciężkie opadały na dno szklanicy, tak było. Nie do przełknięcia. Nie. Posmarujmy tym ranę, żeby się nie zmarnowało. Moja babcia by go pochwaliła, że nie marnuje jedzenia. Właśnie tak. Dobrze, jeśli to nie pomagało, ja to będę posuwał akcję do przodu. Słusznie. Wykichałeś się, co możesz. A z reguły nie pomagało. Panaceum była inna popularna wtedy metoda, czyli amputacje. No i ciężko odmówić temu działaniu sensu, prawda? Coś cię boli, coś nie działa, coś jest nie tego, zapcinasz. I przestaje boleć z reguły na zawsze, więc jest to skuteczne. Zauważmy jedną rzecz. Wtedy anestezjologia nie była nawet w powijakach. Ba, powijaków wtedy jeszcze nie było. Nie? Czyli po prostu amputacje przeprowadzano na żywca. To znaczy na żywca do czasu, że tak powiem, zakończenia, operacji albo śmierci amputanta. Żywiec był krótki. Ale tutaj oddajmy cześć ówczesnym preanestezjologom. Oddajmy im cześć, tak. Tak. Jedną z metod znieczulania było uderzenie pacjenta. Aha. Czy lepiej nazwać nieszczęśnika czymś twardym w łeb, żeby go zamroczyć. No ale skuteczne, proste, działa, to po co kombinować? No i po spustoszeniu mu sakiewki zabierano się do operacji. Zwykłą piłą do drzewa obcinano tam, co miano obciąć. Mam nadzieję, że co miano obciąć, a nie, że co niczego nie miano obciąć. Ja obstawiam, że pewnie czasem dochodziło do kłótni między chirurgami, nie? Typu co? Weź też ściągnij! Albo pchaj, a nie tylko ja piłuję, nie? Bo wiesz, ja się źle dzisiaj czuję, głowa mnie boli. No to napij się moczu i zasuwaj! Sam będę robił. Ale to była opcja na NFZ. Tak. Prywatnie podkładano pod tą gąbkę nasączoną, uwaga, i to też jest autentyczne leczenie, podsuwano, żeby gościa zamroczyć, gąbkę nasączoną alkoholem
i opium. Mm. I dopiero wtedy, jak już gość leżał taki uśmiechnięty... A to prywatne. To prywatne, no wtedy było rżnięcie. Bo tak to dostawałeś w łeb pałką, no a tak. Czyli inaczej... Warto było chory, opłacić. Tak, chory schodził z tego świata uśmiechnięty, z pewnymi wizjami tak. lepszego świata. Tak jeszcze się cieszył, ale świetnie rżniecie, panowie. Czyż to nie urocze? Warto było dopłacać. Warto. To nie, na takich warto. Rzeczach jak gąbka z opium nie wolno oszczędzać. Dobra, ale wywołaliśmy temat bólu głowy i migren. Przepraszam. Nie, bardzo dobrze. Natomiast zapisał się w historii taki sposób leczenia migren. No. Uwaga. Robiono trepanację czaszki. Mhm. Czyli otwierano czaszkę. Tak. Wyciągano mózg, solono, żeby ból uciekł. Aha. I wkładano z powrotem. Zamykano czaszkę. No i pytano, boli cię? Dalej, i tutaj z tego, co kroniki mówią, no. albo milczą, ale możemy to wywnioskować, więc wiemy, że mamy rację, że najczęstszą odpowiedzią tutaj było milczenie. Tak. Tak. Co może oznaczyć, że pacjent był wyleczony. Tak. No bo skoro się nie skarży, znaczy, że jest dobry. I medyk wtedy mówił, pochowajcie go. Tak mówił. Miło no, tak. z jego strony. No, te słowa kończyły operację. Próba się nie udała. Ale jak było płacone, jak było płacone, to nałożył z powrotem włosy. A to po trepanacji to nie zawsze się zdarza. Okej, okay, można się śmiać, można to. Narzekać, można teges, śmeges tak. i tamteges, ale tak, to właśnie. Były, słuchajcie, pierwsze kroki na drodze do udanych trepanacji w przyszłości. Tak. Choć tak. już nie u tego samego pacjenta, no, ale tak, rzeczywiście tak. teges, śmeges nie, można. Nie, że tu dokończę motyw, bo z reguły pierwszy krok na drodze rozwoju czegokolwiek jest zły, jest błędny. No, tak. tak jak na przykład moje pierwsze wiersze były okropne. Nie, żeby teraz były lepsze. No ale no, nie od razu Kraków zbudowano, prawda? Ale wiecie, ważne też jest co innego. Ważne jest też to, że była wtedy bieda. Prawda? Była. Było dużo filmów o tym. Jest. Było. No, z samych tych filmów wiemy, jak było, prawda? No nic się nie mogło zmarnować w tamtych czasach. Nawet zwłoki, a szczególnie zwłoki. Bo się okazuje, że zwłoki w tamtych czasach pomagały żywym. I to jest, ja to zaznaczę, to jest takie predawstwo do przeszczepów. Tak. Tak, tak. No bo na przykład, uwaga, tutaj mam zanotowane, na ból głowy w średniowieczu polecano sproszkowaną czaszkę. Kogoś innego. Nie, że boli dwoją, cię głowa, tylko czyjąś, czyjaś tak. czaszka. A na przykład na problemy z krwią, krew zmarłego. Tak, tak. Stąd się wzięło krwiodawstwo. No to był właśnie, to był proto-PCK. Taki wczesny. Ale słuchajcie, jeśli oglądacie nas albo słuchacie w trakcie jedzenia, bo nie posłuchaliście nas na początku, czego oczywiście nie doradzamy tego jedzenia, to spokojnie, smak wtedy naprawdę miał znaczenie. To nie jest tak, że czaszka, ła, krew. Na przykład 12-wieczny ojciec neurologii Thomas Willis, on na apopleksję polecał sproszkowaną ludzką czaszkę z czekoladą. No i to była klasa. To jest jego przychodnia dostała wtedy za ten przepis oponę Michelinu. Tak, tak, bo u Marcina Zurzędowa... First Wheel tutaj, no, opona. U Marcina Zurzędowa, który leczył bobkami, nie było przychodni, tylko odchodnia. No, jak sama nazwa wskazuje, prawda? I jeszcze jeden przepis, dlaczego uważamy, że wtedy smak miał znaczenie, jeśli chodzi o lekarstwo. No. I to jest, uwaga, z XVII wieku. Tak, wybiegamy nieco w przyszłość. Oni też walczyli o oponę Michelina chyba. Czaszkę człowieka zagrzebujemy na rok w palenisku, kruszymy, dodajemy krew psa i mieszamy, uwaga, z gałką muszkatołową. No, czyli rzeczywiście to byli ludzie wysmakowani i wiedzieli, że smak ma znaczenie. Ale, że przyprawy są esencją życia, że to jest drugi raz zupa z magią, zupa bez magii, to są dwie inne zupy. Tak, okej, okay. Ale drugi raz zadajmy to pytanie. Tak. Jak ten, który to wymyślił, na to wpadł? Jakimi drogami szła jego myśl? No. Nie? Już za przeproszeniem z gałką muszkatułową. Ale jak wpadł na to, żeby zakopać czaszkę na rok w palenisku. Co to dawało? No właśnie to dawało szczyptę magii. Aha. Magii. Ja myślę, że on pomyślał, że tak, nie? No. Zostało troszeczkę gałki muszkatałowej po obiedzie. No to wezmę, dodam, nie? A wcześniej tę czaszkę to tam, no musiał zapomnieć, że ją ma w palenisku. No, ją po roku, no bo mówi, co się złego będzie. Może stać w sumie, jak dodasz do czegoś gałkę muszkatałową? No nie. No. Nawet do czaszki. No. Czy tam odwrotnie? No nic, no. No. Znaczy, chory, to, ważne co jest w tym, można się śmiać, ale chory był poddawany procesowi leczenia. Może nie samemu leczeniu, ale już sam proces leczenia to już jest coś. Tak? Dobra, tylko ważne pytanie, bo tu leczyli czaszką, krwią. Skąd oni mieli te zwłoki? Co to tak? Jak to skąd? Ze sklepu z zwłokami, ze zwłokami? Po samym procesie leczenia pozostawało dużo materiału farmakologicznego. A czy to są pacjenci, którzy byli przed panem w kolejce, tak? Tak. Pan miał numerek 17, a tutaj czaszka pana numerem 16. Tak. A poza tym egzekucje były na porządku dziennym. No tak. I są zapiski historyczne, że po krew skazanych ustawiały się kolejki.
Tak, i takie były pytania. Co dzisiaj rzucili? Tam pytali ludzie w kolejce, nie? RH+, no i tam pan ostatni? To teraz ważne, leki ze znakiem jakości Q. No. To były te ze świeżych zwłok. Tak, to taka czaszka nie po miesiącu w piecu, tylko świeżutka, wiesz. Dzisiaj ścinane. Mózg to tam, jest, krew ta świeża. W ogóle krew z młodych rycerzy po wypadku. To była rewela, to jest. Duże pieniądze trzeba było dawać. No przy czym wiadomo, że te wypadki to były rzadko, to były wypadki komunikacyjne. Czy rzadko. Ktoś wpadł pod tramwaj. W średniowieczu było ciężko wpaść pod tramwaj. Czy tam, że wpakował się gdzieś na słup wysokiego napięcia. Czy że wciągnęła go maszyna, nie? Czy coś, no. Raczej drzewo się na niego zwaliło w lesie. Albo czyjaś siekiera, bo to też wtedy latały. Ale słuchajcie, najważniejszy wniosek z tego odcinka, że wtedy człowiek się nie marnował. Nie wtedy dbano o człowieka. Po śmierci. Tak. Nie to, co w dzisiejszych czasach. Tak. Ale uwaga, bo już wtedy były podróbki leków. To jest bardzo ważne. Nie, że podrabiany rutinoskorbin, ale na przykład do moździerza, w którym ubijano leki, zamiast właśnie młodego, świeżego skazańca, o którym mówiliśmy, dorzucano garść bezdomnego albo chorego na trąd. Ale to są zapiski historyczne. Tak, to były suplementy. Bo wiesz, ile w takim chorym na trąd jest mikroelementów? No. To stary, to w ogóle to dzisiaj to by sprzedawane jako odżywki chłopakom na siłowni. Dobrze, to teraz słuchajcie. Przecież jeszcze kilka lat temu po Rzeszowie chodziły to, jak na pakarniach se mogłeś kupić jakiś wyciąg z przystawki mózgowej trupa. To ściągali chłopaki zza wschodniej granicy. A mamy, przypomnę, z niezorientowanym XXI wiek. Nie pytajcie kolegi z Kowrona, gdzie chodzi na siłownię. Dobrze. To teraz deserw tak było. Deser, ja wezmę na siebie ten miły obowiązek. Na deser zostawiliśmy hemoroidy. Jak mi powiesz, że to się jadło z gałką muszkatałową i z winem, to cisnę. Nie. Dziękujemy. Były dwie najpopularniejsze metody walki z hemoroidami. Aha. Pierwsza to metoda Hipokratesa, to jest wyrywanie ich paznokciami. Jezus Maria. No. Proszę cię, no nie przy jedzeniu. Tomek. Znaczy nie, jak ktoś do tego momentu dotrwał z jedzeniem, to już sobie poradzi. Tak myślę. Aż dostałem gęsiej skórki, wiesz, ja szybko wizualizuję. Druga, to ja czytam metoda świętego fiakra. A fiakra? Metoda świętego fiakra, czyli wypalanie ich, tych hemoroidów rozgrzanymi, żelaznymi prętami, które wkładano wiadomo gdzie. Ja się domyślałem, że jak miało co do czego dojść, to chory prosił, błagał, zaklinał tylko metodę Hipokratesa, tylko metodę won mi z tym fiakrem. Ale tu właśnie często lekarz mówił, niestety obciąłem paznokcie. I uwaga, były dwie metody w tej drugiej metodzie. Czyli jakby metoda fiakra miała dwie mutacje. Tak. Prywatnie dostawałeś pręty. Aha. Bo wiadomo, metal był drogi. W tamtych czasach tak. To musiałeś ewentualnie dopłacić. Na ówczesne NFZ podgrzewane kamienie. Znaczy, jak wzięli takiego rozpalonego otoczaka z Dunajca i wsadzili zamiast pręta, to naprawdę hemoroidy to był najmniejszy problem. Tak one spierdasiały na drugi koniec okrążnicy. One jak widziały takiego medyka z okrąglakiem, z otoczakiem, to spieprzały do gardła i udawały migdałki. Czy tak było, nie kłamalibyśmy. Tak czyli było. Podsumowując, kochani, czasy były ciężkie, a medycy nie brali jeńców. Znaczy, na pewno mniej było narzekania. Kogo nie uleczyli, tego zabili i kolejki były mniejsze. Czyli takie zabicie szybko wpływa na skrócenie kolejek? No. To jest naprawdę. Ale to nie przychodzisz drugi raz już. Nie. Na kiedy następna wizyta? No nie ma. Nie ma tu drugich wizyt, od razu leczymy. No i tak nie ma żadnych wizyt po skierowanie, nie? Słuchajcie, więc jeżeli ktoś dzisiaj na przykład narzeka, że ma tam jakieś... Bo to lekarz pierwszego kontaktu wtedy był jednocześnie lekarzem ostatniego kontaktu. Tak. On otwierał i zamykał twoją ścieżkę z NFZ-em. Tak. Jak już się to dostałeś. Tak, to tu się kończyło. To się nie wydostało. Tak. Słuchajcie, więc jeżeli wrócę do tematu. Ktoś dzisiaj narzeka, bo takich narzekaczy nie brakuje, że ma tam termin na coś, na przykład na 48 rok. No właśnie. To niech ten ktoś pamięta, że w Dunajcu jest jeszcze sporo otoczaków. Jest. I to sobie można podgrzać. To wystarczy ognisko rozpalić. Albo zabrać do domu na gazie, podgrzać i kurde, nad kuchenką. Bawcie się. No. Jakby coś, to receptę wystawili wam radiowcy bez cenzury. Czego serdecznie życzymy oraz zdrowia. Mówił doktor Olbratowski. Doktor Tomkowicz. Doktor Skowron. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górze i sprawdźcie inne nasze rzeczy na naszym kanale radiowców bez cenzury. Wpadajcie na naszego TikToka, na naszego Instagrama, a tu gdzieś będą się wam wyświetlać inne odcinki. Tak. Gdzieś.
Takie, jakbyśmy na przykład mieli taki swój gadżet w sklepie taki. Na Patronite. Otoczaki radiowców bez cenzury do podgrzania. No, to naprawdę trzeba głęboko przemyśleć. Stary. No. Wiesz. Nie musisz korzystać, nie, że se zapakujesz, nie. Tylko masz. Będziesz kamienie ludziom sprzedawał? Czy nie kamienie, tylko środek ale z medyczny. Autografem leczniczy. Olbratowskiego. Doktor Olbratowski. Jest. Ściskam was mocno. Pa. Pasujemy, pa. Mówcie o nas dobrze na mieście. I bierzcie nas poważnie.